Sportowa godzina w Radiu Via. Witam Państwa, przed mikrofonem Piotr Mazurkiewicz. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pani Ewelina Greszczuk-Sokół, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Stal Rzeszów oraz pan Michał Wlaźlik, dyrektor sportowy klubu Stal Rzeszów. 24 stycznia odbyło się spotkanie inauguracyjne Szkoły Mistrzostwa Sportowego Stali Rzeszów. Z rodzicami odbyło się to spotkanie. Zainteresowanie, jak rozumiem, patrząc po tej frekwencji, jest duże. Zainteresowanie jest duże, owszem. No jest to nowa rzecz w Rzeszowie. Nowa pod tym względem, że będzie to kompleksowe szkolnictwo dzieci. Nabór robimy od czwartej klasy szkoły podstawowej i tutaj są przejścia po prostu dzieci do klas, czyli zapraszamy od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz do liceum ogólnokształcącego w dwóch trybach, czyli do liceum po trzeciej klasie gimnazjum, starym trybem trzyletniego i nowego liceum czteroletniego. Rekrutacja do szkoły rozpoczęła się 1 lutego. Ona nadal trwa, potrwa do kwietnia. Tak, zapraszamy wszystkich do składania podań do 12 kwietnia. Dlatego taka data, ponieważ później, jak do każdej szkoły mistrzostwa sportowego, będą przeprowadzane testy sprawnościowe. Regulamin tych testów i regulamin w ogóle przyjęć do szkoły jest na naszej stronie internetowej. Każdy może sobie przeczytać, jak te testy będą wyglądać. Do 12 kwietnia jest rekrutacja i później będziemy informować rodziców, w jakich terminach. Już terminy też są wyznaczone, bo to jest 22-25 kwiecień. Dokładnie jakie grupy będą przechodziły, jakie testy, w jakich dniach, jakie będą testy sprawnościowe. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy tutaj w studiu z panem Michałem na temat szkoły mistrzostwa sportowego, na temat Akademii Piłkarskiej, właśnie pod kątem piłki nożnej, ale oczywiście SMS Stal Rzeszów to nie tylko piłka nożna. Tak, weszliśmy w ścisłą współpracę w tej chwili z prezesami sekcji, dyrektorami sekcji takich jak boks, zapasy oraz tenis stołowy. Zapraszamy dzieci, które są zainteresowane właśnie tymi sekcjami. Będzie rekrutacja polegać dokładnie na tym samym, czyli również obowiązują te terminy dzieci, składanie dokumentów do 12 kwietnia i również dla chętnych będą testy sportowe, które będą kwalifikowały dzieci do danych sekcji. A ja tylko dodam, z ostatniej chwili informacja, to jeszcze pani dyrektor nie miała okazji, dzisiaj mieliśmy spotkanie z władzami sekcji skoków do wody i też wyraziły zainteresowanie dołączeniem do tego projektu. Spotkanie inauguracyjne odbyło się na Politechnice Rzeszowskiej, to nieprzypadkowo właśnie tam, ponieważ współpracujecie, podjęliście współpracę z Politechniką Rzeszowską. Tak, podjęliśmy współpracę z Politechniką, władze mocno nas wspierają. Na Politechnice Rzeszowskiej będziemy mieć bardzo dobrze wyposażone laboratorium. Tutaj może nawet pan dyrektor powiedzieć więcej na ten temat, jakie tam badania będziemy przeprowadzać, jakie badania będą wykonywane pod kątem sportowym. I jeżeli chodzi o pod kątem dydaktycznym, mogę powiedzieć, to ścisła współpraca, to będą liczne warsztaty prowadzone dla naszych uczniów, to będą spotkania specjalistów, będą jakby dni takie otwarte, będziemy uczestniczyć we wszystkich tych dniach, które organizuje Politechnika. Politechnika będzie zapraszać również naszych uczniów do kontynuowania kształcenia na różnych kierunkach, również tych okołosportowych, takich jak na przykład fizjoterapia. Dlatego myślę, że warto już dzieciom pokazywać wcześniej młodzieży, jaka może ich czekać przyszłość. Niekoniecznie ta sportowa na boisku, ale że mają do wyboru liczne kierunki również i techniczne. Także myślimy, że po prostu, żeby dzieci kształcić nie tylko sportowo na boisku, ale również i będą mogły sobie poradzić w życiu, jeżeli tą ścieżkę inną obiorą.
Politechnika na pewno bardzo pomoże nam w rozwijaniu tego projektu. To jest nie tylko kontynuacja nauki, jak wspomniała pani dyrektor Ewelina, gdzie też ma być uruchomiony kierunek zarządzanie w sporcie, bo jak wiemy, nie każdy zostanie zawodowym piłkarzem i trudno na to liczyć i statystyki są dość okrutne, bo na dwóch piłkarzy zostaje ze stu chłopców w danym roczniku zawodowym zawodnikiem, więc my mamy świadomość, że ta nauka musi być kontynuowana dalej. Pewnie o tym pani dyrektor dalej wspomni, bo projekt jest bardzo kompleksowy i stawiamy mocno na naukę i nie tylko na sport. Natomiast jeśli chodzi o samą Politechnikę, to Politechnika stawia na diagnozę, na zakup bardzo specjalistycznego sprzętu do weryfikowania na różnych etapach i też rozwoju ciała człowieka, sprzęt specjalistyczny, który pomoże nam przygotować lepiej zawodników, dzieci i młodzież do sportu. Mówi się, że sport to zdrowie, ale jak po spędzeniu 2 lat na kanapie i jedzeniu chipsów pójdziemy pobiegać, to nikt nie powie, że to zdrowie, tylko to przeważnie jedna wielka kontuzja, więc żeby przygotować do zawodowego wyczynu młodzież, no trzeba odpowiednio diagnozować na różnych etapach rozwoju, wzrostu, budowy mięśni, tych wszystkich momentów, kiedy dziecko dorasta, dojrzewa i Politechnika na pewno nam pomoże przygotować każde zdolne dziecko do wymagań, jakie niesie za sobą sport zawodowy. No właśnie, bo wspomniałem o tym zainteresowaniu, bo badania wskazują na to, że jeżeli chodzi o polską młodzież, młodych Polaków, jesteśmy na szarym końcu w Europie odnośnie aktywności fizycznej, więc to też jest ważne, że tego typu szkoły powstają, tego typu ośrodki powstają, by zachęcić młodzież właśnie do łączenia nauki z aktywnością fizyczną. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Właśnie tak to, co pan dyrektor przedtem powiedział, bardzo dużo ludzi przyznaje się do tego uprawiania sportu, ale to jest cały czas statystyka przed telewizorem. Ja myślę, że szkoła jest skierowana do dzieci, które już mają naprawdę bardzo dobrze obrany cel. To są dzieci, które chcą być sportowcami, chcą osiągać sukcesy. Trzeba przyznać, że to też nie jest szkoła dla takiego całkowitego laika sportowego. No tak jak mówiłam, testy sprawnościowe weryfikują to, czy dziecko dane nadaje się do szkoły, czy zostanie przyjęte. Także to jest podstawa. Oczywiście ja cały czas naciskam na to, że to nie może być też szkoła sportowa taka jak, powiedzmy, każda inna. U nas bardzo będzie się liczyć jednak wynik dydaktyczny. Duży nacisk stawiamy na to, żeby to porozumienie pomiędzy nauczycielami a trenerami było, żeby to wszystko funkcjonowało razem. Wiem też, że dla rodziców bardzo ważny jest poziom nauczania i przy wyborze kadry bardzo mocno na to stawiałam, żeby ta kadra po prostu sprostała naszej kadrze trenerskiej, czyli tacy sami profesjonaliści zostali zatrudnieni do szkoły, jak trenerzy są profesjonalistami u siebie, czy to na boisku, czy to na macie, czy przy stole do tenisa stołowego. Także mam nadzieję, że razem stworzymy bardzo profesjonalną, kompleksową, że tak powiem brzydko, obsługę dziecka w szkole. No właśnie, wspomniała pani o profesjonalizmie i wspomniała pani też o selekcji, bo trzeba to zaznaczyć, że Szkoła Mistrzostwa Sportowego różni się od wszelkiego rodzaju akademii, bo tak jak rozmawialiśmy o piłce nożnej, pokutuje to już troszeczkę ten wizerunek akademii piłkarskiej generalnie, gdzie wszystkie później szkoły czy inne instytucje są właśnie traktowane jako takie firmy wręcz, które przyjmują maksymalną liczbę młodzieży, byleby tylko zarobić. Tutaj jest stawianie na jakość, na rozwój młodego człowieka pod kątem i edukacji, i sportu.
No ja powiem tak, dla mnie to jest szkoła marzeń, bo po pierwsze, jako funkcję, jaką pełnię, dostanę po takiej szkole, absolwent takiej szkoły, 19-letni zawodnik będzie miał szerokie horyzonty. To nie będzie tylko jednostronny piłkarz, który będzie potrafił tylko grać w piłkę i nie będzie w stanie wykonać czasem prostych zadań taktycznych, jakich od niego wymagamy, a tak dzisiaj takie wymagania niesie za sobą nowoczesny futbol. A poza tym jest to szkoła marzeń, do którego ja sam bym chciał chodzić, ponieważ wiem, ile wysiłku i jakie założenia miała Ewelina do tego, żeby pozyskać nauczycieli, którzy są dzisiaj w szkole. Wybieraliśmy najlepszych w Rzeszowie ludzi do nauki historii, chemii, fizyki, geografii. To są najlepsi możliwi, dostępni ludzie na rynku rzeszowskim, więc wybieraliśmy po prostu z najlepszych, tak żeby zainteresować nasze dzieci tymi przedmiotami, które być może w piłce nożnej tylko pośrednio mają znaczenie, ale generalnie do życia, do funkcjonowania, ale też do piłki nożnej mają ogromne znaczenie, więc ta szkoła pozwalać będzie na wieloaspektowy rozwój dziecka i ja się bardzo cieszę, że mogę brać udział w takim projekcie, który no sprawi, że będziemy mieli no bardzo, bardzo fajną szkołę tutaj w Rzeszowie, która będzie rozwijała i sportowców, i ludzi o bardzo szerokich horyzontach, którzy na pewno sobie poradzą w życiu. A jeżeli chodzi o bazę dydaktyczną i sportową szkoły? Baza dydaktyczna w tej chwili jest, no, że tak powiem, remontowana. Dostaliśmy bardzo dobry budynek, przystosowany, ponieważ jest to pooświatowy budynek. Szczerze mówiąc, nie wymagający wielkich przeróbek, jednak pod szkołę sportową też potrzebujemy troszeczkę na tym budynku pracy do przeprowadzenia. Jeżeli chodzi o bazę sportową, no to każdy wie, jaką bazę sportową ma klub Stali Rzeszów. To będą też umowy z halami, oczywiście zajęcia z piłki nożnej będą na stadionie. Organizujemy się powoli, jeżeli chodzi o inne sekcje, ale jak Państwo też wiecie, jeżeli się ktoś interesuje, to boks, zapasy to jest hala, która ku temu służy. Jeśli chodzi nadal o szkołę, my wyposażamy szkołę w odpowiednie sprzęty, w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Te pomoce, no, tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jest sama przyjemność pracy w tej chwili z taką nową szkołą, ponieważ pomoce będą nowe, zakupione. Będziemy mieć wszelkie multimedia, które będą potrzebne do wykorzystania do kompetencji cyfrowych. Będziemy mieć bardzo dobrą bazę, jeżeli chodzi o taką opiekę, zaopiekowanie się dziećmi ogólnie w ciągu dnia, ponieważ no, wymagana jest stołówka, wymagana jest świetlica i te wymogi wszystkie szkoła będzie zapewniać. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, budynek, tak jak mówiłam wcześniej, jest przystosowany do zadań oświatowych, więc jest to dla nas no, bardzo wygodne. Nie musimy wiele zmieniać. Ta baza treningowa, jeżeli chodzi na przykład o piłkę nożną, jest szansa, że wkrótce będzie jeszcze znacznie bogatsza. Mówiliśmy o planach budowy ośrodka treningowego. Jeżeli chodzi o skoki do wody, to również basen przy Matuszczaka ma zupełnie zmienić swoje oblicze, więc ta baza będzie ciągle rozbudowywana. Bez dwóch zdań, no, szukamy tego ośrodka treningowego, jesteśmy blisko. Jakby dobrze poszło, to tak proszę trzymać kciuki, kto nam kibicuje, to już w tym roku mogłyby powstać dwa pełnowymiarowe naturalne boiska i to by na pewno nam odciążyło obecne obiekty. Natomiast jeszcze wracając do tego, co będzie w tej szkole, to musimy powiedzieć, że oprócz znakomitych nauczycieli i świetnych specjalistów od piłki nożnej, my obudowujemy też kadrę nauczycielską takim specjalistom jak dietetyk, który będzie dbał o to, żeby wydatek energetyczny, jakie dzieci będą miały,
w szkole został zbilansowany odpowiednim żywieniem, odpowiednio dobierana dieta do wieku, do też preferencji, tak, bo może być tak, że dziecko może niechętnie jeść jakieś posiłki, tak, będziemy reagować, możemy tutaj od razu interweniować. Tak samo jeśli chodzi o trenerów mentalnych, psychologów sportowych, tak, znających jakby problemy, z którym się styka dziecko na różnych etapach rozwoju, tak. Tych przykładów można mnożyć, tak. Są, w jednym roczniku mamy chłopców, którzy są bardzo wysocy, którzy są bardzo niscy, oni muszą funkcjonować w jednym zespole, zmieniają się ich umiejętności, rola w drużynie, no tutaj trzeba mocno reagować, więc będziemy mieli też specjalistów, którzy w porę zdążą tutaj z interwencją, więc tych specjalistów, już nie mówiąc o trenerach, czy zapasów, akrobatyki, trenerów, też chcemy wprowadzić elementy tańca do szkolenia, które nam pomogą przygotować jeszcze lepiej do sportu wyczynowego, czy chociażby rozmawiamy z trenerką oddechu tutaj, więc wieloaspektowość tego projektu, mamy przekonanie, że pozwoli nam stworzyć szkołę, która będzie tworzyła unikalnych absolwentów, nie tylko skalę Podkarpacia, czy nawet Polski, tylko myślę, że nie będziemy mieli się czego wstydzić w Europie. Wróciliśmy właśnie z Zagrzebia z prezesem Kaliszem, wizytowaliśmy Dynamo Zagrzeb. Oni takiego projektu szkoły nie mają, mimo że wyprodukowali, tak brzydko mówiąc, 10 reprezentantów Chorwacji, którzy zdobyli dopiero co wicemistrzostwo świata, ale takiej szkoły nie mają, dopiero o czymś takim myślą i chcą to dopiero stworzyć i też widzą taką potrzebę. Tak, w tym zmieniającym się świecie, żeby ciągle nadążyć i móc światowej klasy zawodników ze swojej akademii transferować do innych klubów. No właśnie, bo to jest swego rodzaju taka nowość, jeżeli chodzi o sportowców, bo uczęszczając do takiej szkoły, nie wystarczy mieć świetne wyniki sportowe, bo te wyniki sportowe muszą iść w parze z wynikami w nauce. Nie ma tak, że zawodnik odpuści naukę ze względu na to, że świetnie gra w piłkę, nie wiem, świetnie biega, czy inaczej inne ma wyniki. Oczywiście, dlatego na początku powiedziałam, że stawiam na tę bazę rzeczywiście dydaktyczną. Jeśli chodzi o człowieka, którego my chcemy wypuścić ze szkoły, no to będzie absolwent, który ma sobie w tym nowym świecie, nowoczesnym świecie poradzić. To ma być człowiek już dorosły, który musi sobie jakąś ścieżkę obrać. I tak jak mówiliśmy na początku, życzymy sobie tego, żeby to byli najlepsi sportowcy, żeby to były osoby, które grają na arenie międzynarodowej. Jednakże musimy zdawać sobie z tego sprawę również, że różne rzeczy dzieją się po drodze. Dlatego chcemy naprawdę gruntownie przygotować do egzaminów ogólnopolskich. Chcemy mieć tych absolwentów, chcemy być dumni ze swoich absolwentów. Czeka nas egzamin ósmoklasisty oraz matura i to już w takim niedługim czasie, ponieważ no, tym trybem, jeżeli będziemy szli 3-letnim, to my musimy już wypuścić za 3 lata maturzystów i chcielibyśmy, żeby oni godnie reprezentowali szkołę nie tylko na arenie sportowej. Ważne jest później też sama ścieżka kariery później zawodnika, bo wcześniej mieliśmy bardzo dużo przykładów zawodników, którzy mając ogromny talent, umiejętności, gubili się w tym świecie właśnie, szczególnie odnosząc sukcesy, wpadali w różnego typu pułapki, które przynosi świat. Tutaj też szkoła ma za zadanie, tutaj pan wspomniał, dietetyk, ale też od strony psychologicznej, jak sobie później radzić, jeżeli dany piłkarz czy lekkoatleta odnosi sukces, żeby właśnie się tym nie zachłysnąć. Tak, a dla starszych roczników, ale to w przyszłości, bo dopiero będziemy mieli zawodników, którzy są w pierwszej klasie liceum, to dla tych starszych pewnie w drugiej albo trzeciej klasie, jeśli chodzi o 4-letnie, a w drugiej, jeśli chodzi o 3-letnie liceum, pewnie wdrożymy też zajęcia chociażby z współpracy z mediami, to jak obsługiwać się social mediami, czy jak obchodzić się
z dziennikarzami, z telewizją, z tym wszystkim, z czym no, mogą się zetknąć i na co powinni być przygotowani pod każdym względem. Raz, że dobrze wypaść, ale też żeby tym się właśnie zachłysnąć i cały czas pamiętać o tym, że ta praca na treningu to jest najważniejsze i to kształtuje przede wszystkim i powoduje to, że ktoś chce cię widzieć przed kamerą, a nie, że już wszystko zostało osiągnięte i ta kamera to już jest takim zwieńczeniem kariery, bo ona tak naprawdę jest początkiem i powinna być zachętą, a nie a wielu zawodników niestety tego nie rozumie i gdzieś tam widzimy ich w jednym sezonie przed telewizorem, a za chwilę już o nich nie pamiętamy, bo znikają z tej sceny. Zachęcamy zatem do zgłaszania się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, jeżeli chodzi o terminy i adres i wszelkie inne informacje dotyczące rekrutacji. Tak jest, zapraszamy serdecznie. Mogą Państwo zapoznać się z ofertą. W tej chwili dostaliśmy również pozytywną opinię kuratorium, jeżeli chodzi o ten oddział właśnie 3-letniego liceum. Nie chcemy zapominać o tych dzieciach. I zapraszamy również po 3-jej klasie gimnazjum. A korzystając z okazji, że mam w studiu dyrektora sportowego Stali Rzeszów, to jeszcze na zakończenie spytam o pierwszą drużynę Stali, bo to już runda wiosenna powoli będzie się rozpoczynać. Jaka jest sytuacja kadrowa, bo tych wzmocnień było kilka w ostatnim czasie i kibice no nie wyobrażają sobie, stety albo niestety dla piłkarzy, bo jednak to ciśnienie będzie wzrastać, żeby Stal w przyszłym sezonie już nie grała w lidze centralnej. No trudno ukrywać, że naszym celem nie będzie powalczenie o awans. Jasno można powiedzieć, że taki cel stawiamy przed sobą i przed zawodnikami. W tym kierunku poszły też wzmocnienia. Mieliśmy dobrą wyjściową rundę jesienną i postanowiliśmy wzmocnić rywalizację na kilku pozycjach, żeby o ten cel powalczyć. Natomiast dla nas najważniejszy jest tylko jeden mecz w dniu dzisiejszym, czyli z Wólczanką dnia 9 marca. Ale widać po zawodnikach, którzy przychodzą do Stali, że zaczyna to być marka, że przyciąga coraz lepszych zawodników, ich jest coraz łatwiej przekonać do gry w Rzeszowie. Pół roku nam rzeczywiście bardzo wiele zmieniło w podejściu zawodników do Stali Rzeszów. Ciągle to jest tylko czwarty poziom rozgrywkowy, więc to jest najpoważniejszy argument na nie, kiedy mam okazję rozmawiać i negocjować przyjście zawodnika do naszego klubu. Natomiast generalnie to, co się w środku wydarzyło przez te pół roku, to w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób dbamy o rozwój każdego z zawodników, jak budujemy tą drużynę, jak też gramy, jakim fajnym miastem jest Rzeszów, bo to też ma ogromne znaczenie, niebagatelne do... Inaczej zaprasza się zawodnika do Niepołomic, które grają w pierwszej lidze, a inaczej mimo wszystko do Rzeszowa. Więc te wszystkie argumenty powodują, że zawodnicy coraz chętniej i o coraz wyższej klasie sportowej czy dorobku do nas dołączają, natomiast no, dołączając mają tą kartę jakby niezapisaną i tu będą musieli udowodnić, że też nieprzypadkowo się tutaj znaleźli. Ewelina Greszczuk-Sokół, dyrektor Szkoły Mistrzostwa Sportowego Stal Rzeszów oraz Michał Wlaźnik, dyrektor sportowy klubu Stal Rzeszów byli moimi Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę i przybycie do studia. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.